Witam Was, moi drodzy, w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o zawijaniu koni, czyli użytkowania owijek w treningu. Pokażemy Wam, jak się owija, dlaczego tak, a nie inaczej owijamy i od czego zależy, kiedy używamy podkładki, kiedy nie. Więc zachęcam Was do oglądania. Pani Oliwia Marcinkowska ze swoim ukochanym koniem Candy zaprezentuje prawidłowe owijanie konia i opisze Wam, jak to się robi. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten film i będziecie w końcu wiedzieć tak naprawdę, jak owijać konia. Cześć, chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak w jaki sposób zawijać konia tak, żeby to było wszystko ładne, estetyczne i żeby po prostu pomagało. I teraz tak, są dwa sposoby, dwa rodzaje owijania koni. Możemy owijać koni z podkładkami albo bez. Ja najpierw chciałabym Wam pokazać, jak owija się konie bez podkładek. Musimy pamiętać o tym, żeby owijka zakrywała cały staw pęcinowy, żeby koń nie miał możliwości zranienia sobie nogi, tak? I staramy się zawijać tak, żeby owijka nie wchodziła na nadgarstki. I gotowe. Możemy też zawijać konie z podkładką. Podkładki dajemy pod owijki po to, żeby przede wszystkim rozkładały nacisk, który owijka daje. To jest bardzo ważne, jeśli zawijamy konia podkładkami, owijkami elastycznymi, tak, niepolarowymi, żeby te podkładki rozkładały nacisk na całą nogę. Warto jest też pamiętać, żeby owijki nie zawijać ani za ciasno, ani za luźno, bo przede wszystkim musi być dobry dopływ krwi, ale jest to też ważne, żeby była w miarę ciasno zawiązana, bo po prostu będzie nam się zsuwać podczas treningu. Tak? I podkładka dodatkowo daje też bardzo fajną, dodatkową ochronę. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy temat owijek. Zachęcam Was do oglądania, a tymczasem żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie.